Siemanko, w środę wydano nowy preview skupiający się głównie na poprawkach błędów, jednak postanowiłem wam je przedstawić. Będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, a tymczasem zapraszam na przegląd. Gdy Wilcza Zbroja ulegała destrukcji, emitowanych było za mało cząsteczek. Teraz zostało to poprawione. Moby, które są dosiadane, straciły odporność na obrażenia od pocisków wiatru. Przywrócono sztandary do przepiśnika. Wcześniej przez jakiś błąd nie mogliśmy ich tam znaleźć. Zmieniono sposób obliczania pozycji zsiadania, aby lepiej dostosować ją do poruszających się pojazdów. Może to skutkować niewielkimi różnicami podczas zsiadania z szybkich środków transportu. Napis loading wyświetlany podczas ładowania świata jest teraz animowany. Dodano nowy przycisk służący do wychodzenia ze świata hardcore po śmierci. Poprawiono błąd, przez który połówki serduszek absorpcji nie były renderowane. Przycisk pomocy w interfejsie bloku struktur ponownie przekierowuje nas do odpowiedniej strony. Istnieją niestety błędy, o których Mojang wie i od razu nas przed nimi przestrzega. Ich lista wyświetla się teraz na ekranie. To niestety tyle w tym tygodniu. Szału nie ma, jak to mówią. Jeśli przegląd ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i suba. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!